Witam Was serdecznie w kolejnej części z mojej serii Empyrion Galactic Survivor. Jak widzicie, no troszeczkę w dziwnych okolicznościach Was przywitałem, ale chcę Wam się pokazać moim nowym nabytkiem, czyli działem, no można powiedzieć, że to jest, znaczy z jednej strony jest to wiertło, ale z drugiej strony można powiedzieć takie działo, które wierci, no w ten sposób, mimo że to się nazywa dalej drill, aczkolwiek no już dysponuje promieniem i automatycznie zbiera i dzieje się to w ten sposób. Także już nie trzeba potem biegać po całym wyrobisku i zbierać te wszystkie kamienie, które wypadły, tylko dzieje się to automatycznie, także zdecydowanie przyspieszyło mi tą pracę. Załadujmy sobie. Zdecydowanie przyspieszyło mi tą pracę wydobywcze. Troszeczkę materiałów powydobywałem. Coś w bazie zrobiłem. Zaraz tam polecimy, zobaczycie. No, wydostajmy się z tej dziury. Pójdźmy sobie do naszego stateczku. Jeszcze poszukajmy tutaj surowców, które mi będą potrzebne. Ponieważ... O, jest trawa. Trawa jest potrzebna do zrobienia takiej, można powiedzieć, ziemi, która, tak, do stworzenia ziemi, która jest potem wykorzystywana do upraw. I właśnie to będę chciał Wam pokazać, czyli uprawy, jakie zrobiłem. Troszkę popracowałem sobie, już żeby Was nie zanudzać z budową, to po prostu zrobiłem to poza odcinkami. To jest mój statek. Statek też zmieniłem, troszeczkę go rozbudowałem, jeszcze będę musiał go dokolorować do końca, bo przeprowadziłem wszelkie niezbędne naprawy, no i dołożyłem rakiety. A umocniłem go w tym celu, że będziemy lecieć na pas asteroid później i tam będziemy polowali na drony. Te drony posiadają kilka ciekawych materiałów, surowców, ewentualnie komponentów, które będą mi potrzebne do... O, jest coś ciekawego, co chcę zebrać. Które posiadają kilka ciekawych komponentów do zaawansowanych rzeczy, które będę chciał zbudować. No, o, ciężkie lądowanie, dobra. No cóż, no to wsiądźmy do naszego latającego pojazdu. Wciśnijmy Y, no i wznieśmy się do góry. Zobaczmy, w którą stronę mamy do bazy. Czyli się trzeba obrócić o 180 stopni. Nie jest ten statek dosyć taki, jakby to delikatnie powiedzieć, zbyt manewrowy, no ale wystarczy na tyle, aby się odpowiednio nim poruszać. Jest dosyć mocno opancerzony, także to jest jego największy plus i zaleta. Aczkolwiek już planuję wybudowanie, znaczy wydostanie się na orbitę i wybudowanie na orbicie jakiejś bazy. Jeszcze bardziej muszę się, bo tutaj jadę przy granicy tej mapy. Gdy wybuduję już taką, no chociaż taką delikatną bazę na naszej orbicie, będę chciał zbudować już taki statek no, z tych flagowców. Także to będzie już duże wyzwanie. Nie wiem, czy nie skorzystam z gotowego blueprinta, ale może po prostu odcinek się, prezentacja tam któregoś z kolei odcinka się wydłużył, abym ja mógł sobie wybudować ów statek samodzielnie na kreatywnym trybie, a będzie to dosyć skomplikowane. Pewien pomysł mam już, ale nie będę Wam go zdradzał ze względu na to, że to ma być no, w pewnym sensie niespodzianka. Dobra, zwolnijmy teraz, ładnie się ustawmy nad lądowiskiem. Jeszcze się troszkę w bok przesuńmy. C. Wyłączamy silniki. E. Wysiadamy. Jak żeśmy wylądowali? No wręcz idealnie. Nie mogłem lepiej wylądować, także jestem bardzo zadowolony. Szczególnie, że te światła na tym lądowisku dość dobrze pomagają. Powinienem jeszcze zrobić taką, można powiedzieć, delikatną wieżę i tutaj zastosować światło. Wtedy bym wiedział, że jestem idealnie na osi pasa lądowania. No ale to jest projekt już na przyszłość i nie jest aż tak bardzo konieczny w tym momencie. Dobra, zjedźmy windą na dół. Tutaj się nie zmieniło nic w zasadzie, aczkolwiek zrobiłem tutaj przejście. No i pokażę Wam teraz moje farmy, które tutaj sobie pięknie rosną, roślinki. Ja widzę, że już porosło tutaj kilka, tak. No to mamy pomidorki oczywiście, mamy tutaj
owoce, wygląda to na gruszki bardzo podobne. Mamy dynię, mamy papryczki, także no, takie coś w podobie, takie piegowate te papryki. Ale no cóż, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Także zbierzmy uprawy, pójdziemy jeszcze na drugi poziom. Tych poziomów chcę zrobić jeszcze przynajmniej ze dwa. Także ta budowa nie została jeszcze do końca zakończona przeze mnie. Zbierzmy sobie również te owoce. To są specjalne światła, które właśnie stwarzają, jakby to powiedzieć, znaczy umożliwiają wzrost tym roślinom w ten sposób. O, właśnie tutaj są te aloes, to jest do produkcji bandaży. No i trawa też jest potrzebna do produkcji bandaży. Dobra, wznieśmy się do góry, spacja. I to jest drugie piętereczko, troszeczkę za wysoko. I tutaj również owocki sobie rosną. Zbierzmy co po niektóre, bo już wyrosły. O, zboże się przyda, ale jeszcze nie wyrosło wystarczająco dużo. Tego będę miał w takim bądź razie jedną sztukę. Dobra, zejdźmy na dół w takim bądź razie. Coś sobie upichcimy, bo dość głodny jestem. No tutaj taką fajną formułę kopuły zastosowałem. Pokażę Wam za chwileczkę, jak to wygląda z zewnątrz. Myślę, że dość atrakcyjnie. O, w ten sposób się wyrażę. Zbyt dużo mówię, w ten sposób się wyrażę. Będę musiał zmienić formę. O, tutaj mam te moje rakiety. To później wrzucę do naszego pojazdu. Dobrze, teraz przerzućmy to wszystko do... A, bo tu jest lodówka, tak? To przejdźmy do naszego robota kuchennego. A właśnie, to się psuje. Dobra, to szybko wrzućmy i zaraz będziemy gotować i wykorzystywać wszystko, co się nada. Dobra, co możemy zrobić? Możemy sobie zrobić ratatouille. O, proszę bardzo, ciekawa potrawa. A jak ona nas 150? To też 150. Dynie 60. Korn, czyli popcorn, tak? Dobrze mówię. Mąka, możemy sobie zrobić chlebek, możemy sobie zrobić frytki. A dlaczego? Sandwicze, salami mi brakuje właśnie. A, mam salami u siebie w ekwipunku. Zróbmy sobie tak, jednego sandwicha sobie zróbmy, ratatujki sobie może zróbmy, żeby urozmaicić swój posiłek. I frytki właśnie. Mam nadzieję, że wystarczy mi tutaj materiału do zrobienia tych wszystkich rzeczy. No dobra, a resztę rzeczy odrzucę. Czy to już jest wykorzystane, czy nie? Zaraz się dowiemy. Jeszcze jest, dobrze. Mąkę, chlebek. Aha, chlebek potrzebny do ratatujek. Czy ratatikle? Nie zrobimy frytek. No trudno, zabrakło mąki. To sobie wszystko tutaj przerzućmy i wrzućmy do lodówki, żeby nam się nie popsuło. Bo niestety trzeba uważać na to wszystko, bo się niestety jedzenie w tej grze psuje. I to dosyć szybko, co nie jest dosyć dobrą rzeczą, no ale tak to jest. Dobra. I mamy jakieś tam ratatulki, czy jak to się tam nazywa. I jeszcze powinienem mieć sandwicha. A gdzież ja go mam? Czyżbym go przerzucił tutaj do lodóweczki? Tak, to też sobie zjemy. I na jedzenie będziemy mogli sobie spokojnie polecieć na... Na jedzenie będziemy sobie mogli spokojnie polecieć na... Ach, proszę bardzo, no jest super, dobra. I teraz tak, pójdźmy do naszego pojazdu latającego, naszego małego statku. I bardzo chcę się przekonać, czy mamy... A, właśnie, i umocniłem do wzmocnionych stalowych bloków. Także jest on bardziej wytrzymały, już tak szybko nie zostanie on uszkodzony przez pojazdy przeciwnika. Rzućmy sobie oczkiem na to, co to... Tutaj mi jedno, właśnie tu coś mi zniszczyli, ale to już innym razem. Tak, zobaczcie, ile amunicji naprodukowałem, także jestem spokojny, że mi nie zabraknie. Dobrze, i tu jeszcze 500, jeszcze wszystko się nie zmieściło, to wykorzystajmy trzeci kontener, ale to już jest... Nie no, wszystko jest, ok, w porządku, dobra. Rzućmy okiem, ile mamy tlenu. Bo tlen jest nam potrzebny, bo w kokpicie musimy oddychać. Rzućmy okiem, ile mamy, ileż to mamy ogniw paliwowych. Mamy, w sumie to powinno wystarczyć, także tu się nie muszę martwić. Zamknijmy to. No i w porządku. Tak wygląda z zewnątrz moja... O właśnie, miałem Wam pokazać, jak to wygląda z zewnątrz ten... Och, jej, za mocno skoczyłem.
A mam włączony jetpack, czemu nie wyhamował? Zdziwiony jestem. Tak, tutaj jest winda. Winda jest oszklona oczywiście. Specjalnie tymi, żeby nie wypaść na zewnątrz i żeby nic się nie dostało ze środka. No i tutaj chciałem taki uzyskać efekt szklarni. Myślę, że się dosyć to dobrze udało. No i fajnie. Tutaj jeszcze będę musiał popracować nad formą. Tutaj może w dół zrobię takie skosy w dół, żeby to jakoś tak wyglądało sensownie, bo na razie nie jestem zbytnio zadowolony z tego. Tak samo. Miałem wrażenie, że coś chodzi za mną. Także tak to wygląda w tym momencie. Myślę, że kształty i efekt wygląda dość atrakcyjnie, jeśli chodzi o sam wrażenia same estetyczne. Także no ja jestem dość zadowolony. Jeszcze później tutaj jakieś upiększenia dołożę, ale póki nie rozbudowałem tego budynku przynajmniej do 4 pięter, to nie będę tutaj nic zmieniał. Powiedzmy, że budynek jest w trakcie budowy i nie ma co zmieniać. No to przejdźmy teraz, przepraszam za drobną chybkę, przejdźmy teraz do najfajniejszej sprawy tegoż oto odcinka, czyli populujemy sobie na drony w pasie Asteroid. Są one bardzo potrzebne ze względu na te ich, zaraz wysiąść, nie potrzeba mi wysiąść, tylko mi jest potrzeba włączyć silniki, nabrałyśmy się i lecimy do góry. W następnym odcinku sobie może zdobędziemy jakąś bazę tutaj przeciwnika. Będę musiał tutaj troszeczkę popracować przede wszystkim nad tym, aby troszeczkę apteczek sobie zrobić, bo tam już no to będzie ciężkie przejście ze względu na to, że oni tam są dosyć mocno umocnieni w środku w tych bazach. Jak widziałem już filmiki związane z tym tematem. Dobra, wychodzimy z atmosfery i mam nadzieję, że zaraz dojdzie do pierwszego kontaktu, bo bardzo bym właśnie chciał się troszeczkę przysposobić w odpowiednie elementy, bo niepotrzebnie troszeczkę właśnie zużyłem te zaawansowane materiały do produkowania tej zaawansowanej fabryki, jak i do tego pulsgana, czy jak ono się tam nazywa. Wiem, że uciekałem, tutaj dwa drony były na pewno i przed nimi uciekałem. Zmieńmy sobie już może na lepszą amunicję, znaczy na amunicję pod przyciskiem numer 1. Ewentualnie możemy to... Aha. Dobrze, jest załadowane. Tutaj też jest załadowane, tutaj asteroidy widać. No, troszeczkę bym się zasmucił, jeżeli by tych dronów nie było, ale przelecimy po prostu wokół planety. Jeżeli nie, to troszeczkę surowców tutaj się zaopatrzę w surowce i po prostu wrócę na ziemię, powiedzmy, nie zniesmaczony. No dobrze, to ja może zrobię króciutkie cięcie. Jak tylko zobaczę, czy cokolwiek się do mnie zbliża, to natychmiast się pojawię i będziemy razem walczyć z przeciwnikiem, aby oddał nam swoje zasoby i bogactwa naturalne, które posiada w swoich magazynach. No i pierwszy delikwent już jest namierzany przeze mnie. Troszkę mi jest ciężko tutaj zakręcić, bo niestety mój statek swoje waży. Spróbujmy go, kurczę, z rakiet trafić. Plazma. Ło, i to nawet jakiś taki konkretny. A ja się nie mogę obrócić, jestem jak kloc. Chyba mi żyroskopów, szczerze powiem, brakuje. O, teraz już. To dosyć całkiem spory. Jest, udało się. Pierwsza ofiara moich niecnych planów została schwytana. Troszkę dziwnie się tutaj... Dobra, zbliżmy się do niego. Ła! Troszkę za szybko jednak. Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Muszę delikatnie. Jeszcze, kurde, nie czuję tutaj tego mojego statku. Gdzie ty jesteś? Dobra. Zbliżmy się do niego delikatnie. I wyhamujmy. Załóżmy hełm. Aha.
O, właśnie tego potrzebowałem. No tutaj koledzy do mnie piszą, ale trudno, nie musi sobie poradzić na razie beze mnie. Gdzież jest mój stateczek tutaj? Dobra, jestem. To co, ja idę, lecę szukać kolejne ofiary. I co, zobaczymy się za chwileczkę, jak tylko się pokaże jakiś z przeciwników. Jest i kolejny, także natychmiast przechodzimy do walki z delikwentem. Chyba żeśmy go trafili. Tak, został zniszczony. Te części będą mi potrzebne bardzo do działa. To działo się, znaczy nie do działa, przepraszam, do jump drive'a. Niestety sam jeszcze tego nie mogę wyprodukować, więc tak jakby upolowanie ich jest bardzo potrzebne mi w tym momencie, aby to już te surowce będę bardzo pilnował, żeby właśnie potem wykorzystać je do wyprodukowania ów jump drive'a. Dobra, może wydobędźmy sobie surowców troszeczkę, korzystając z naszego nowego działa. Ach, tu jest ta nasza asteroidka i ten surowiec Satium, jaką się tam nazywa. Piękne złoże, duże. Także wysiądźmy sobie. Ale ja chcę tego drugiego drilla. O, i on już będzie mi wydobywał bez konieczności ganiania za tym surowcem. On jest potrzebny do wyprodukowania tych najtwardszych bloków. Bardzo szybko ubywa tego, co jest ciekawe. Czyli on jest bardzo, bardzo rzadki, można powiedzieć. I bardzo Was przepraszam za tą chrypkę, którą mam, ale no niestety czasami tak się zdarza, gdy się nie korzysta z głosu intensywnie, a potem się zacznie, to po prostu jest to zaskoczenie i ciężko się tego pozbyć. Dobra. Jeszcze chwileczkę. Dobra, rzućmy okiem, ile mamy. Kobalt, a to wcześniej wydobyliśmy. To jeszcze chwileczkę. Kolejny przeciwnik, także już go tutaj będę zaraz mordował. Próbuje mi wymanewrować, ale ja nie dam się tak łatwo. No i proszę Państwa, bardzo piękne trafienie. Zbliżmy się do niego. Hełm mam założony. O, za szybko. Delikatnie się cofnijmy. O, w jakiś obrót go wprowadziłem. Dobra. Odlećmy teraz do naszego wraku. No proszę. O, teraz to mi surowców dało naprawdę bardzo dużo, z czego jestem bardzo zadowolony. Chyba już ten cały pas asteroid obleciałem. Dostałem gdzieś jednego kuksańca jeszcze od poprzedniego naszego kolegi, ale nawet nie widzę, żebym gdzieś był wgnieciony. Także statek chyba całkiem. Nie, tutaj chyba. Tutaj są wgniecione bloki. No ale chyba statek całkiem sympatycznie przetrwał te polowanie na nich. Szczególnie,
że nie potrafili mnie dobrze nawet przycelować. Mimo tego chyba on nie jest taki bardzo niemrawy, ten mój piękny obiekt latający, bo dobrym statkiem to ja go chyba nazwać nie mogę. Tutaj jest chyba moje jeziorko, tak patrząc po prawej stronie. Ale tu jeszcze przelecę tam na drugą stronę tego pasa asteroid. Może jeszcze znajdę jednego delikwenta. No i będę wracał do bazy i chyba na ten dzisiejszy dzień zakończę odcinek tym miłym akcentem polowania na przeciwników. I w następnym odcinku postaram się już wybrać na zdobycie przynajmniej z jednej bazy przeciwnika, który... jednej z baz przeciwnika, które są na ziemi tutaj, i może wyeksplorujemy tego wraka, o którym mówiłem w jednym ze wcześniejszych odcinków. Także no takie plany mam na ten czas, na tą chwilę obecną. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wrogie drony przede wszystkim znajdują się w pobliżu złóż. I to jest najczęściej się przytrafia właśnie. Także ja tutaj się w kierunku takiego jednego ze złóż będę kierował. No i zobaczymy. Jeżeli jest, to powinien się pojawić. A jeżeli nie ma, to zaraz się zawijamy, lecimy do bazy i się będziemy żegnać w tym odcinku. No, chyba obczyściłem tutaj teren, także możemy spokojnie się obkręcić. Tutaj wlatuję nie z mojej strony, także mogę przelatywać nad wrogimi obiektami po wejściu w atmosferę, co jest dosyć nieprzyjemną sprawą. No, jak wiadomo, ostatnio to się skończyło... Dziwny cień tam. Te chmury. No jak wiadomo, ostatnio to się skończyło moim awaryjnym lądowaniem na planecie. Dobra, wchodzimy w atmosferę. Ciekawe, gdzie nas gdzie wpadniemy. Aby tylko nie nad jakąś bazą przeciwnika, bo zaraz otworzą ogień do mnie, co byłoby dosyć nieprzyjemną rzeczą. Rzućmy okiem na mapę. Tak, wiedziałem, że jestem całkowicie po drugiej stronie planety. Ale chyba żadna baza nie jest mi tutaj po drodze dosyć. Jeszcze ją omińmy lekkim łukiem. No bo tam najpierw będzie trzeba sforsować działka, które są... kurczaczki. Trzeba by sforsować najpierw działa, które są... To chyba bieguny są niedostępne. Takie mam wrażenie właśnie, że... Dobrze, czyli możemy się już pomalutku kierować w tą stronę. Jakby ona wyglądała jak kartka papieru. Tak, tu jest baza przeciwnika. I zaraz mogę... Jakbym nie mógł skręcać na boki. Takie mam wrażenie delikatne. Albo miał za słaby ciąg. Można by tutaj ze dwa silniki dołożyć właśnie takie manewrowe, które miałyby dobrze... odbijały na boki. Będę musiał na ten temat zdecydowanie intensywnie pomyśleć. Dobra, lecimy dalej. Szkoda, że jak odpalam mapę, to nie lecę dalej, tylko tak jakby mój statek się zatrzymuje. Nie jest to dobra rzecz. Hamuj! Aż przycięło grę. Bałem się, że do jakiejś kolizji dojdzie. Ale chyba jeszcze nie ma w tej grze takich typowych kolizji, gdzie się rozbijają statki na części pierwsze, jak to jest na przykład w Space Engineers. Także tutaj pewnie sobie jeszcze... No dobrze, najpierw trzeba silniki wyłączyć.
Tak, przód tutaj oberwał i to zdecydowanie, proszę. Widać teraz, jakie są powyginane te bloki. O, teraz można wysiąść spokojnie. Także cóż, no, ładne te surowce, których jeszcze ja nie mogę samodzielnie wyprodukować, to jest najważniejsze. One już są tutaj w moim posiadaniu. Ja je sobie zabezpieczę, bo one są bardzo ważne właśnie do wyprodukowania jump drive'a, bo inaczej się nie dostanę do innych planet. Ewentualnie będę musiał, tak można powiedzieć, pieszo się tam udać, co chyba może być bardzo kłopotliwe. Aha, to tego tu nie wrzucę. To sobie od razu wrzucę tutaj resztę tych materiałów. To wyjmę stąd, tak, bo to jest właśnie jeden z tych pozostałości. Tu jeszcze są rakiety, widzę, ale one niech sobie już zostaną. O, to akurat mogę. O, tego nie mogę wyprodukować, bo tutaj jest potrzebny te Erestum i za Ciostum. Łamię język na tych surowcach, ale właśnie ten power coil jest bardzo mi potrzebny i jego niestety nie mam. Muszę z przykrością stwierdzić. Dobra, wrzućmy to wszystko. To się przyda do produkcji jakichś innych surowców. Wszystkie inne, proszę bardzo. A ten sobie też zabezpieczę. Będzie potrzebny na później. 9 sztuk. No to jest wystarczająca chyba ilość, żeby takiego jump drive'a zrobić. No to chyba na tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Bardzo się cieszę, że mogłem Wam pokazać kolejną odsłonę tej gry. No i cóż, zapraszam do kolejnych odcinków, do oglądania kolejnych odcinków z mojej serii Imperium Galactic Survival, jak i 7 Days to Die, gdzie gram na serwerze multi i tam sobie można do mnie dołączyć, pograć sobie ze mną, jeżeli tylko będę nagrywał, no to wtedy tam możecie wpaść w tym momencie, w momencie nagrania oczywiście, potowarzyszyć mi, zobaczyć jak się rozwijam, co tam sobie dłubię, ewentualnie ciut mi tam pomóc, choć do pomocy za bardzo nie zachęcam, bo to jednak samemu to jest fajnie też grać. Ale oczywiście nie odmówię takowej, jak się tylko pojawią jakieś oferty. No dobrze, nie przedłużając. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia i do następnego razu. Cześć Wam!